Cześć, zapraszam do pierwszego odcinka z gry Valheim. Musimy pogadać z Krukiem. O pierwszych ofiarach, super. Moglibyśmy się najpierw rozejrzeć też z jakimś miejscem, jakieś jedzonko znaleźć. Muszę sobie przypomnieć, jak się w to grało. Dobra. Przynosisz wieści, fajnie, tak. No, jemy drzewo. Właśnie, co my potrzebowaliśmy do pierwszego wytworzenia? A, jeszcze patykoła nic nie mam, dobra. O, właśnie. Dawaj te drzewo, trzeba polewelować. Maczuga elegancko. A, na tym kół jest automatycznie biegnięcie, przyda się. No dobra. To co my potrzebujemy? Drewna trochę jeszcze. Dobra, to zlejemy te drzewo. O. Ciach, ciach. Zobaczcie, by się przydało. A. Ty bydlaku. Chodź tu. Karzeł. Wydaje mi się, że go jest ok. Także będę tak właśnie mówił. Będę tak długo się drzewo tu rąbało? Co jest? My coś do żarcia by najpierw mogliśmy znaleźć. Czwarty level wbite, a jeszcze drzewo nie ścięte. O, to jest najlepsze w tej grze. Ścinanie masowo drzewa. My mamy taką prymitywną tą siekierę. A ile tu było wagi? 300, a tu było można dużo nosić. Bo nie ma źle. Tu dało się dwa na raz bić, nie? Tylko nie wiem, czy ten damage się nie rozdzielał wtedy. Trochę drzewa nam się przyda to. Już tak trochę ładnie, jak jasno jest. Ała, trzeba by nas zabiło. A moja krew tu jest. O, już nie ma mojej krwi. Kurde, siekiera się tak szybko psuje. Dobra, wytniemy te drzewa. A tu chyba dało się prawym, nie? A nie wiem, to chyba nie zadaje jakoś za specjalnie więcej damage'a. Jakąś pałkę sobie zrobimy, o. Obuchowe ma obrażenia, elegancko. Dobra, idziemy szukać jedzenia, jakiegoś miejsca na domek. Już mamy pierwsze jedzonko. Malineczki wjechały. W sumie warto sobie robić znaczniki takich malineczek. Lub nam się tu czai po drzewach. Damy sobie ikonkę może taką, o. Maliny. Elegancko. No, Kruk na pewno z tą pogada mnie. No właśnie, może byśmy to zjedli. Po tą sameczkę. No 20 kondychy więcej. Pszczoły warto byłoby namierzyć. Ciekawe, jakiś set nam się zrobił. Mam nadzieję, że jakieś miary przyzwoity. Nie, nie uciekaj. Spałki go, spałki. Nie, no, musimy dziki upolować, żeby łuk sobie zrobić jakiś. Najpierw musimy trochę pozwiedzać, zbierać jedzonka. O! Szarzeł! Pałki go! O, elegancko. Dawaj, żywice ziom.
O, Nixy. Jak one tam się nazywały. O, mamy tu pszczoły. A czekaj, żeby tutaj niszczyć, to potrzebujemy zrobić warsztat, nie? I jeszcze potrzebujemy młotek. Nie mamy kamienia. Nie mamy kamienia. Halo, halo, ja bym chciał kamienia trochę. Bieganie trzeba levelować, non stop na sprincie. O. Teraz mogę o tego jeszcze jeden kamień. Robimy takie małe oszustwo. Nie wiem, czy to się uda. Jak to się budowało tym środkowym. O, teraz możemy niszczyć, nie? Chwilę jak się niszczyło. O. Nie dość, że będziemy mieć drzewa. I mamy jeszcze pszczółki z Afryki i nie jesteśmy ten. Ale to zrobiłem, nie? A czciele drzewa. Ale dopiero się znalazło. No i super. Wiem, wiem. Kruk, grałem już w to. A, to można zbierać te mniszki. W ogóle wszystko na początku warto zbierać. Tu też będziemy mieć malinki. Dobra. Kurde, dużo tych malinek. Dzik! Brakowało mi dźwięku zarządzanego dzika. O Boże. Mamy tratwę zbudować. Nawet ciekawa okolica. Pływanie w tej grze jest najfajniejsze. Właśnie, tu się dało jakoś autocapi zrobić? Chyba nie. Ale tutaj te miejsce by nie było takie złe nawet. Nie wiem, ile tej skóry mamy. Ile mamy skóry? Dwa. Nie wiem, że znowu sztuki nam się trafiły. Co? Tym razem nie. Ale trochę złota. Tak krzemienia, nawet z przepisy od razu wjadą. Gdzieś jeleń ryczy. Jeszcze więcej malinek. Tu jest kurcha? Co? Tak blisko? Bo tu czarny las jest. Ja mu dam radę? O kurde, chyba nie. Zapomniałem, że szkielety mocne były. Ej, ale z tamtej strony... Może spoko by było miejsce. Gdzie się tam leją. A moglibyśmy sobie zapisać tutaj. Kurhan. Te znaczniki są bardzo fajnie czytelne. Piórka by się przydało do lepszy strzał. Może tam zrobimy miejsce na chatkę. Tak przy wodzie ładnie. Dobra, zapomniałem, że można sobie tak klikać, o. Krzemień nie warto zbierać. Uważać, żeby się nie utopić. To jest cyna, nie? Trochę zalatuje cyną. Mhm.
Ciekawe, kiedy nam się uda pierwszy raz zginąć. Ja już było blisko. Znaczy, że to by był gwiazdkowy szkielet i posprzątane. No, tu może być fajnie. To tak krzywo jest, byśmy musieli dużo wyrównywać tego terenu, żeby to jakoś wyglądało. Znowu mamy malinki. A tu ołtarz jest, na bossa. Chyba. Tak? No jasne, że tak. O, co mnie zaskoczyło? Dziwne. To przeznaczało chyba te bossy, nie? A, bo się musiało kliknąć tego. Bo są łóżka. Tu będą pszczółki. A, są pszczółki. Dobra. O nie, zatruło nas. Znowu nas zatruło. Możemy to tu postawić, serio? Oj. Umrzemy! Albo i nie. Okej. Okay. Jak mu sprzedam hita z pochodni? Jakieś uniki robił? Jak to było z tymi unikami? Gdzieś się jakoś turlało. No się ognia boją, nie? Aj do. Aha. Dobre. Dobra, mamy następne pszczółki. Tak? Ale miód został u góry. Właśnie, a mamy tą królowę, okej. Okay. Mnie nie zauważyłem, czy zebrało. Wcześniej. O, rozpiździało się reszta. Młoteczek. Ale fajnie, już dwa ule będziemy mieli. Taki dosyć dobry starcik. Bo Jezu, tu ile jest mapy. Dobra, gościu, schowaj tą pochodnię. Znowu maliny. Będzie dużo dżemora. O, ale tu takie dosyć bogate pole. Malinek. Malinki, dużo. I wytrącenie z równowagi i cios. Taki słupek. I co tutaj będziemy robić w Wielkim Dębie? Jakaś wyspa widać od razu. A tam jakaś chata jest jeszcze. My się nie utopimy tam? Zjedzmy sobie to, będziemy mieć więcej tego kondycji. No, może być ciekawie. Nie no, chyba dopłyniemy. Jak jest nam mokro, no to będziemy wolniej pływać. Wolniej stamina będzie się odnawiać też. Żeby się osuszyć. Nie widziałem suszarki ze sobą. Kurde, to jakaś duża ekipa chyba jest gdzieś. Coś tu jest? Jakaś skrzynia? Kamień.
Pierwszy odcinek spędzimy na poszukiwaniach, na zbieraniu byle czego. Coś bardzo mało dzików jest. Fajnie, jakby się takie stada gdzieś dorwało jakieś. Są pszczoły? Nie ma pszczół, nie ma nic. Jak ta mapa wygląda? Taka rozpiździel trochę. Ja tam są góry chyba. No, że chyba przecież mi z drugiej strony, nie? Tam jest kawałek czarnego lasu. Co mamy? Skrzyneczka jest. Samo złoto. Pochodnia. Karzeł. Dostał łomot. Kurde, ten czarny las jest taki jakiś mały tam chyba. Fajnie jakby było dużo jakiegoś prostego terenu, żeby się osiedlić. Żeby tego wszystkiego nie orać. Teraz wciągnąć malinę. Tu bardzo krzywo na przykład jest. Fajnie, że jest dużo miejsca. O, są dziki. Dzik jest zły. Właśnie, jak one mają tą ikonkę żółtą nad sobą. Też jest dobrze. Kury nie dał. Bad luck. No by nie dał skóry. Coś takie bezskórowe te dziki. Chyba, że to oblecimy całą mapę dookoła, ale ona chyba jest duża. A to jest czarny las? Czarny las też. Jest dużo wycepek, nie? Więc to może faktycznie byłoby dobrze się gdzieś odpędzić, jak co potem popłyniemy gdzieś. Grzybek! Pierwszy w tym sezonie. Też by się w sumie przydało go zjeść. Trochę nam dźwignie staminy i HP. Może nie zginiemy od pierwszego lepszego szkieleta. Niszki się przydadzą. Niszki lekarskie, no to w sumie będą potki na HP. Jeleń. Uda mi się go dorwać? Jeszcze hit. Hit, hit. No nie. A to jeszcze gdzieś jest? Gdzie on jest? Jeszcze go, ale go nie widzę. Gdzie go niby wciągnęło? No, dobra, nieważne. Bierzmy malinki. W sumie ciemno się robi. Więcej mobu będzie się pojawiać. Trochę traci ostrość, nie? Ta gra. Nie da się przyjrzeć. To by było nawet dosyć ciekawe miejsce na dom. Ten czarny las to jest taki mały. Dobra, biegniemy dalej. Dobra, może poczekamy, aż się regnie ta stamina. To jest taka fajna rzeczka, kurde. Fajnie to wygląda. Tak obudować się tutaj. Idealnie na port. Teraz zbadamy trochę więcej tej wyspy. Chyba jakieś naprawdę fajne miejsce sobie wybrać. A że będziemy dużo żeglować, to może być daleko. Tutaj widzę wyspę, to dookoła jest bardzo dużo.
Kurde, ta mapa będzie ogromna. Pszczółki, pszczółki. Nie wiem, czy w nocy na wschód nie będzie zabijał. O, tu jest chyba czarny las, nie? Nie. Drzewa wyglądały na takie świerkowe z daleka. Tu też mamy malinki. O nie! Spaliłem prawie krzaka. Popiszemy sobie maliny. Nam chyba ściągał jeszcze staminę, nie? Że ona się chyba wolniej regała. Nie, szybko się rega. My moglibyśmy łuk wytworzyć chyba. Nie wiem, ile tam skóry było trzeba. Zróbmy sobie warsztacik. Ale żeby z niego korzystać, to musimy zrobić tak, wiem, tak. Wiem, wiem, wiem. Gdzie tu mamy ścianki? My chyba dwie starczą, nie? O, budowniczy w akcji. Teraz to, albo to. O. Jeśli damy teraz to. Chyba możemy korzystać z tego, prawda? W tym ognisko by się przydało. Kamienia nie ma. A tu zaś krzemienie będą, a nie kamienie. A nie jest, nie krzemień. Tak, dopóki się nie ma kilofa, to jest... Choć możemy rozwalać to. Ciekawi mnie to. Pałki. Też nie da rady. Halo, halo, jakieś kamienie. Jak na złość, nie? Ewidentnie. Mleczyk. No nie ma kamieni. Jeszcze teraz gałęzie jakieś tu widać. No, są kamienie, patrz. Nagle same kamienie się znalazły. Tak. Dobra, jelenie, zaraz na was zapoluję, spokojnie. Nie denerwować. Wyjdzie wasza kolej. Może jakiś zapis by się przydał. No chyba można ustawić autozapis, tak? Coś mi się tak wydaje. Kola, nie. Nie. W rozgrywce powinno być coś takiego. Nie widzę, dobra. Nieważne. Dobra, ognicho musimy zrobić. Super. No to też ściany możemy zrobić. Chyba będziemy mieć ten. Taki odpoczynek, odpoczynek. Ktoś tu dzika zabiło, czy mi się wydaje? On się sam zabił. Tak nam zarega? Odpoczynek? O, jest zawsze jakiś tam komfort. Narzędzie już trochę wybite, więc... Mamy za mało komfortu, żeby nam nie trybiło to. Za mało jest zabudowane, ok. Zobacz, co tu jest odkryte. Ała! Dobra, musimy się jeszcze pobawić w Boba.
Teraz warsztat jest już dobrze zakryty. O, weszło nam schronienie, więc jest git. To potrzebujemy do łuku 8 skóry aż. Zastrzonego. Nożyk nam niepotrzebny. Drewniane strzały. Moglibyśmy trochę zrobić, to już będziemy mieć mniej wagi. Zrobię sobie stówkę, żeby było. Okej. Okay. To schronienie, bo trzeba było ogarnąć. Chyba, że sobie to łóżko zrobimy na razie. Tam komfort chyba powinno podnieść. Nie wiem, czy się nie zrespimy w tym, ale... A, wrogowie tu są, nie? Chodź tu, bydlaku. No, komfort 4. To będzie nasze takie pierwsze łóżko. Jeszcze się zaczadzimy tutaj. Dobra. To już po łóżko nam pokazuje. Aha, dobra, bo to zapis wtedy wskakuje. Dobra. Fajnie byłoby te dziki upolować. O nie! Bierz tą pałkę w rękę. Jeleń też mega się przyda. W początku lepiej to jedzenie sobie brać na ten, na speeda. Na kondycję niż na życie. Tym bardziej jak po łąkach biegamy. Nie ma dzików, no. O, patrzcie. Muszę powiedzieć, że nie ma. To działa. No. Nie dało się trafić tego dzika. Nie wiem, coś ta skóra jakoś nie chce lecieć. Zawsze z dzikami był problem. Ej, ale tu jest ładne miejsce nawet. No, podoba mi się to miejsce. Co myślicie? Możecie też dać znać w komentarzach, jakie miejsce wam się podoba, to spróbujemy zrobić tam dom. W tym odcinku nie sądzę, że zbudował dom. O Jezu, duża będzie ta wyspa. Fajne jakieś te pierwsze wyspy takie mniejsze renderować. A patrzcie, mamy pszczółki. Jeszcze piórka, elegancko. Bursztyn, ale bursztyn to mi tak niepotrzebne ze specjalnie. No ale będziemy mieć dużo pszczółek, więc to jest najważniejsze. Pszczółki są ważne. Tutaj mogę niszczyć teraz. To jest bardzo szybkie też na pozyskanie drzewa. Tam początek gry. Fajna metoda. Nie trzeba się męczyć ze ścinaniem tego. Jeszcze teraz możemy coś ze skrzyni wziąć. Super. Jakaś wiocha w ogóle jest. O, dziki mieli. Super. Dobra wioska. To co może damy na pasek? Będziemy widzieć, ile nam brakuje jeszcze. Znaczy, tylko dwa tu były. Ale pszczółek ile? Może sobie jeszcze zrobimy jeden młotek? Możemy w ogóle? Możemy. To zróbmy, póki mamy kamień. Dobra, wyrzućmy ten młotek.
Szybka demolka. Dobra, musimy, nie możemy przesadzać tego drzewa, w końcu nie weźmiemy. No, już mamy prawie full. Tu też będą pszczoły? A, tylko kuferek. Ooo, kamienne strzały. Oszczędziło nam się. Jeszcze więcej strzał. Boże, nie lubię tej mgły trochę. Ej, ale tam jest czarny las. Tak jakby to miejsce prawie do nas przemawiało, że mamy tutaj zamieszkać. Więc może tutaj będzie nasz domek. O, oniksy. Możemy je zabić. Będzie mięsko. Choć coś z tego gonów się robiło chyba. No, tu mamy czarny las. Kurde, przez tą mgłę nie widzę. Na pewno tam jest, widzę czarny las. Nie, też nie. Nie no, są tu drzewa z czarnego lasu. O cholera, i szkielet też jest. Nawet dwóch. Kurde, ten set mi coś przypomina jakoś. Uważaj, bo jak nas łucznik trafi, będzie problem. Cholera, przeciążenie, nie! Chciałem wyrzucić krzemień. Jeszcze nas goni? Uparciuch. Leave me alone! Ej, dzik. Ej, to jest zaraz powisko dzików. No, sam czasem takie miejsce na mapie, że się respią na stop dziki. I to jest takie miejsce. Może zrównamy tą wioskę z ziemią i tu zrobimy dom? Gdzie się wybierasz? No, wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce na dom. Trochę tylko wygładzimy ten teren. Jeszcze zobaczymy, jak poziom wody się tu utrzymuje. Ale jest chyba git. No. To będzie dobre miejsce. Możecie też dać znać. I wybierzemy miejsce, ale wydaje mi się, że to będzie ok. Bo tu mamy też czarny las. Więc kończymy pierwszy odcinek z Valheima. Jeśli ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw komentarz. I do następnego. Dzięki, cześć.